Uczniowskie e-portfolio, blogger, Google Sites i Wix to narzędzia, które pomogą Ci stworzyć e-portfolio. Dzięki nim Twoi uczniowie w prosty sposób mogą dokumentować i prezentować swoje osiągnięcia i pasje. Zaczynamy. Tworzenie e-portfolio to świetna metoda dydaktyczna, która pozwala uczniom porządkować i przedstawiać ich działania, umiejętności i kompetencje. Wykonując takie portfolio, najlepiej skorzystać z prostych narzędzi do tworzenia blogów internetowych i stron www. Blogger. To warto znać. Jednym z najprostszych narzędzi, dzięki któremu można stworzyć e-portfolio, jest blogger, czyli prosty kreator blogów zintegrowany z kątem Gmail. Zobacz, jakie to proste. Bloger jest dostępny pod adresem www.blogger.com. Zaloguj się na konto używając hasła poczty Gmail lub bezpośrednio ze swojego konta Google. Tak wygląda panel zarządzania blogami. Aby rozpocząć pracę nad blogiem, kliknij polecenie Utwórz Nowy. Nadaj tytuł. Dla przykładu niech będzie to Moje portfolio. Następnie zaproponuj adres online w domenie blogspot.com. W naszym przykładzie będzie to moje testowe portfolio. Na starcie wybierz motyw, czyli zaprojektowany układ treści i utwórz blok. Masz duży wybór motywów. Zdecyduj samodzielnie, który motyw będzie pasował do Twojego pomysłu na e-portfolio. Weź pod uwagę kolorystykę, czcionkę, układ treści. Motywy możesz podglądać, przeglądać i dostosowywać. Na koniec klikasz Zastosuj do bloga. W każdej chwili możesz dokonywać zmian. Na przykład wybrać inny motyw, który bardziej odpowiada temu, jak chcesz prezentować treści. Teraz możesz stworzyć POST. Będzie to pierwszy wpis na Twoim blogu. Klikasz w przycisk Nowy POST. Nadaj tytuł POSTA. Teraz możesz wprowadzać tekst. Jak widzisz, masz do dyspozycji proste funkcje edytora tekstowego. Swój tekst możesz również zilustrować, na przykład dołączając do wpisu zdjęcie. Zdjęcia możesz przesłać z komputera, telefonu albo na przykład z dysku Google. Warto wspomnieć, że Blogger jest też dostępny jako aplikacja na telefony z systemem Android, co oznacza, że możesz tworzyć e-portfolio w postaci bloga na swoim smartfonie. Ważne, aby post znalazł się na blogu i był dostępny dla innych, nie zapomnij go opublikować. Kliknij polecenie Opublikuj. Po opublikowaniu kilku postów możesz zobaczyć, jak blog, w tym przypadku twoje e-portfolio, prezentuje się światu w przeglądarce internetowej. W tym celu klikasz Wyświetl blog. Tak wygląda twoje e-portfolio w przeglądarce www. W każdej chwili możesz wrócić do panelu edycji, dodawać nowe posty i modyfikować stare. Oczywiście warto też sprawdzić, jak te same treści prezentują się w smartfonie. Praca w blogerze to prosty sposób na stworzenie ładnego i funkcjonalnego w obsłudze e-portfolio z wykorzystaniem funkcji bloga. Jednak jeśli chcesz, aby uczniowskie prace przypominały bardziej strony internetowe niż blogi, możesz spróbować kreatora stron www. Google Sites użyj w zamian. Google Sites to prosty generator stron www. Idealnie nadaje się do tworzenia uczniowskiego e-portfolio. Przetestuj z uczniami ten generator. Google Sites znajdziesz pod adresem sites.google.com. Aby utworzyć nową witrynę, wystarczy po zalogowaniu kliknąć w plus. Podobnie jak w przypadku blogera, wybierz motyw strony i do dzieła. Panel roboczy jest intuicyjny i zintegrowany z dyskiem Google. Tworzenie wpisu odbywa się dosyć standardowo. Nadajemy tytuł, tworzymy treść, dodajemy zdjęcia lub grafiki. Wybieramy układ treści, a całość jest intuicyjna. Do witryny możesz dodawać kolejne podstrony, klikając znak plusa. Możesz również łatwo zmieniać kolejność podstron. Gotową stronę publikujesz w internecie i nadajesz jej wybrany adres. Możesz również zdecydować, kto będzie miał do niej dostęp. Każda osoba, która zna adres lub wyszuka Twoją stronę w wyszukiwarce, zobaczy Twoje e-portfolio. Wybór pozostałych opcji zawęża grono odbiorców, co może być dobrą decyzją, kiedy jest to uczniowski projekt na małą skalę. E-Portfolio w postaci strony internetowej, gotowe. W każdej chwili możesz je edytować, dodać nowe treści i materiały. Google Sites daje Ci wiele możliwości. Możecie oczywiście wypróbować jeszcze inny kreator stron www. A może wypróbujesz WIX? Wix to profesjonalna platforma do zakładania i tworzenia stron internetowych. Często reklamuje się jako idealna do tworzenia biznesowych portfolio. Opcja podstawowa jest bezpłatna. Popatrz, jak można ją wykorzystać w zupełnie niekomercyjnym celu. Po zarejestrowaniu się na platformie możesz skorzystać z prostego kreatora, wybierając odpowiednią kategorię lub przejść od razu do panelu roboczego, klikając pomiń. Kliknij Stwórz Nową Witrynę, aby utworzyć swoją stronę. Masz do wyboru wiele darmowych szablonów portfolio, które są zaprojektowane tak, aby jak najlepiej prezentować osiągnięcia, w zależności od dziedziny, którą się zajmujesz. Przeglądaj i wybierz taki szablon, który spełnia Twoje potrzeby. To przykładowe portfolio Ilustratora. Z pewnością taki szablon będzie się nadawał do wykorzystania w przypadku chęci prezentacji materiałów wizualnych, prac plastycznych, teczki rysunkowej, etc. Teraz możesz tworzyć. Panel roboczy jest prosty w obsłudze. Zawiera wiele dodatkowych opcji, dając użytkownikowi duże pole do popisu. Tak jak przy wcześniejszych narzędziach, możesz zapisywać i podglądać stronę, a na końcu ją opublikować. To przy pierwszej publikacji nadajesz stronie jej adres, domenę. W opcji płatnej możesz też podłączyć własną, już istniejącą domenę, jeśli ją posiadasz. Gotowe. Opublikowane portfolio w formie strony www możesz w każdej chwili poprawiać i edytować. Wix to ciekawe narzędzie dla kreatywnych, dzięki któremu twoi uczniowie mogą stworzyć rozbudowane i piękne wizualnie e-portfolio. Blogger Google Sites i Wix to proste i łatwe w obsłudze kreatory blogów i stron WWW. Idealnie nadają się do tworzenia e-portfolio, dzięki któremu twoi uczniowie mogą w kreatywny i twórczy sposób zaprezentować swoje osiągnięcia i pasje, nabywając przy tym podstawowych umiejętności tworzenia stron i blogów. I to też jest dobry punkt w e-portfolio.